Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak wygląda diagnostyka i terapia na odcinek lędziowy kręgu Więc mamy Ulę, która od jakiegoś czasu ma problemy z plecami. Nie tylko, za chwilę sobie do tematu Uli wrócimy. I chciałbym Wam pokazać, jak wygląda w takie kliniczne, tak praca manualna i łączenie tych wszystkich kropek, co chyba lubicie najbardziej, na pewno ja lubię. I teraz tak, jak taka praca Wam się spodoba i to podejście będzie fajne dla Was, chcielibyście więcej, to jest taka możliwość, żeby dowiedzieć się całą masę informacji na temat, dlatego że rusza kurs online'owy Neurokręgosłup, który jest najbardziej kompleksowym i najbardziej holistycznym szkoleniem online'owym, które do tej pory stworzyliśmy, gdzie tworzymy go razem z innymi ośmioma instruktorami i wprowadzamy Cię do świata neuronstyki, ale też zrozumienia tego, czym jest ból, pracy z pacjentem ostrym, przewlekłym, trening w różnych problemach, dietoterapia i wszystko to łączymy w całość, więc można do tego kursu dołączyć. Możliwość jest dołączenie od 9 do 16 lutego, czyli już za tydzień rusza sprzedaż. I wszystko zaczyna się bardzo fajnym, kompleksowym takim webinarem, gdzie właśnie ze wszystkimi specjalistami, które ten kurs tworzą, chcemy się ten świat prowadzić. Przy okazji, zrobić fajny case terapeutyczny i porozkłócać, zainteresować się właśnie takim podejściem terapeutycznym. Link macie poniżej do zapisu do webinaru i oczywiście czekajcie między 9 a 16, żeby do tego kursu dołączyć, bo. No, wypadałoby to wiedzieć. Większość pacjentów, którzy przychodzą do gabinetu, właśnie skarżą się na bólę odcinka lędziowego, szyjnego, piersiowego, więc dzięki takiej pracy możemy po prostu im skutecznie pomagać, co dzieje się też u nas w gabinetach. I wracamy sobie do Uli, która ma problemy z plecami. Tak. Od jak e, dawna? No, od jakiegoś pół roku do roku. Dobra. Teraz te problemy, jak rozmawialiśmy sobie, są mniejsze, bo już korzysta sobie z terapii i jest fajnie, ale ten dyskomfort pojawia się. Czy ty znasz przyczynę występowania tego bólu? Nie. Nie. Dobra. Jak sobie rozmawialiśmy jeszcze, to Ula wspominała, że jakaś sztywność w obszarze karku jest. Tak. Czasami. I że nawet jak już robisz teraz rotację, to jakiś ból się pojawia? E, bardziej zgięcie. Bardziej zgięcie. Dobrze, zgięcie. I teraz, ale jak to robisz, to coś tutaj po tej tak. stronie. Ok. Ciągnie. I z tego, co mówiłeś, to świeżo jakiś pojawił się dyskomfort z barku. Tak. Dobra. Zobaczymy sobie, czy to, te wszystkie elementy, lędźwie, kompleks barkowy, szyja, mogłyby sobie w jakiś sposób połączone. Będziemy mogli sobie to ocenić. I teraz tak, sytuacja będzie wyglądała, że wykorzystamy sobie proste techniki, proste testy funkcjonalne, zobaczymy sobie zakres ruchu, później przejdziemy sobie do testów toniczności mięśniowej i ocenę całego tułowia, dlatego że jeżeli czujesz jakiś dyskomfort w odcinku lędziowym, to jest szansa, że struktury typu mięśnie brzucha, lędźwiowe większy, czworoboczne lędźwi, a gdzieś tam biodrowy e, mogą nie działać, więc sobie to wszystko ocenimy, czasem prostownik odcinka lędziowego. Tudzież jakieś struktury w miednicy, posprawdzamy sobie to wszystko i będziemy starali się rozkminić, skąd te Twoje problemy są i co warto jeszcze e, zrobić. Być może będą takie momenty, że wyjdziemy sobie mocno poza tematykę stricte takiej pracy strukturalnej, żeby sobie ocenić po prostu, w jakiej kondycji e, mamy, jest układ nerowy e, naszego pacjenta, a dlatego że ten temat, e, jak widzisz, teoretycznie pojawia się jakaś taka sztywność w szyi, e, ból barku za bardzo niewiadomego pochodzenia. Mhm. Więc tutaj możemy już od razu szacować, że jakieś możliwości regeneracyjne tutaj uli są takie, mogą być lepsze. E, plus tutaj jeszcze, jak rozmawialiśmy sobie, to zgłaszałaś jakieś tematy trzewne, że coś tu się dzieje. E, co to było? E, nerka. Czyli, czyli czujesz, że ból, ból jest gdzieś tutaj w obszarze nerki samej? Tak. E, okej, okay. ale jakby skąd takie przypuszczenie, że to nerka, to mogły być też jakieś Ten, struktury miesiopowięziowe? No, czyli gdzieś w, sposób, w tym gdzie W okolicy nerki, okej. Okay, w okolicy nerki, dobra. To jest jedna rzecz, i coś, chyba, i coś tam, coś jeszcze? E, refluks. Refluks, okej. Okay. A też jakbyś jakieś czujesz pieczenie tutaj, w obszarze żołądka, Czasami, tutaj przybyku? Tak. Mhm. Okej. Okay. A też na przykład, wiesz, po jakiej grupie pokarmów to się zdarza? Po ostrych rzeczach. Po ostrych rzeczach raczej. Mhm. I od kiedy masz na przykład tutaj ten, ten refluks? No już Od dłuższego czasu. Od dłuższego procesu. czasu, okej. Okay. Dobra. W takim razie przejdźmy sobie do takich prostych testów, właśnie funkcjonalnych, żeby zobaczyć sobie, jak ta ruchomość od swojego, Kręgu Słupa, odcinek piersiowego. Cenimy sobie to, dobra? Słuchajcie, sprawdzimy sobie ruchomość kręgu więc na początku zobaczymy sobie, jak wygląda ruchomość poszczególnych segmentów. To, co się od razu rzuca w oczy, to troszeczkę płaski odcinek piersiowy, trochę odsęco łopatki. Pewnie wiesz, jakby o tym, no nie? że one troszeczkę gdzieś tam odstają. Więc tutaj widzimy, że ta kifoza piersiowa jest trochę wypuszczona. Ale zobaczmy sobie, jak to wygląda po tym ruchomości, bo mnie to głównie interesuje funkcja, mnie głównie interesuje ruch w danych obszarach, a niekoniecznie jakieś tam zaburzenia, jakby strukturalne. Dobre, I teraz tak, Znamy sobie szyjkę do przodu. Ok, tu już widzimy, że mamy tak ograniczenie odcinka szyjnego. Broda za bardzo nie dotyka do mostka, więc trochę ograniczenie. Być może jakieś zwiększone napięcie prostownika odcinka lędziowego. Idziesz sobie dalej do zgięcia. Rączki sobie opadają. Idziesz, 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 idziesz tutaj. Głowa sobie też opada, jest luźno. I co tu widzimy? Słuchajcie, co my tutaj będziemy widzieć? Widzimy tak, że ruchomości za bardzo w odcinku piersiowym, w górnych segmentach, no to my nie mamy specjalnie. Tutaj jeszcze mamy dość duże wypłoszczenie na poziomie przejścia piersiowo-lędziowego. A powiedz mi, ten ból odcinka lędziowego, to gdzie ty czujesz w ogóle? Nie. Niżej. Mhm. Mhm. Dobra. Tu akurat tej ruchomości trochę, trochę jest, więc no, trochę ten lędziwy mógłby się ruszać lepiej. Czy ta pozycja powoduje jakieś dolegliwości? bólowe u ciebie? Teraz nie. Teraz nie, ale czasami zdarza się, że tak. A kiedy bardziej? Bardziej, bardziej z rana? Nie wiem, jakiego jakoś... tak, jak jest. Z... Okay. Tak, bardzo. Czyli troszkę tak mogłoby wyglądać, jakby tak trochę dyskopatycznie płynęło. Tak, że musi się rozruszać, tak. pochodzić, żeby. Okej, okay. dobra. To jest jedna rzecz. Eee... Jakbyś poprosił, cię poprosił o wyprost. To daje drogę śrubulową? Nie, ale strzelam. strzela. Strzela ci tam. Okej, okay. dobra. Sens sobie tyłem do nas. Dobra. I teraz tak, zobaczmy sobie, co tu się jeszcze dzieje pod kątem skłonu bocznego w jedną stronę. Ok. Dobra. Oczywiście jakbyśmy tutaj mieli... Wiesz co? Wstań sobie. Może sobie dodatkowo derek odsłonimy sobie te lędźwie, dobra? O, to jakieś minimalne zmiany po banieczkach jeszcze. Tutaj Ula mówiła, że trochę mąż gdzieś tam... Ale to też robię sobie te bańki tak pod kątem takiego rozluźnienia bardziej? Ok. rozluźnienia. Dobra. Zrób sobie jeszcze raz skłonik. Dobra, słuchajcie, tutaj widzimy, że jeśli chodzi o dolne segmenty, to za bardzo nic się nie rusza. Jest duża sztywność, właśnie dół lędźwi, połączenie lędźwi krzyżowe Druga strona, trochę lepiej, trochę lepiej ten skłon boczny. Powiedzmy, po której stronie te dogliwości bolowe też odczuwasz? Po lewej stronie. Mhm. Dobra, więc tutaj trochę wygląda, jakby te tkanki za bardzo nie chciały się skracać bardziej w ruchu. Więc o, zobaczcie, jest sztywno, tak? Nawet tu widać, że tego ruchu mamy więcej w skłonie. O, chyba też ci się lepiej to robi, no nie? Zazwanie ci się lepiej to robi. Dobra, okej. Okay. Eee, dobra, wiesz co, połóż się na plecki. Dobra, i teraz tak. Teoretycznie powinniśmy przejść sobie od razu do badania funkcjonalnego jamy brzusznej, lędziowego, czworobocznego lędźwi i tak dalej. Zobaczyć sobie, czy rzeczywiście jakaś różnica w aktywacji barków i szyi jest. Eee, natomiast na początku, z racji tego, że eee, tutaj Ula zgłaszała takie tematy, że tych, tem tych problemów jest... Możemy być coraz trochę więcej. To tak tak po powolutku. To znaczy, że mamy jakiś taki ciąg i ta regeneracja jest na trochę niższym poziomie. I teraz, co ja będę chciał zrobić? Oczywiście, z wykorzystam testy towarzyszącej mięśniowej. Znajdę tak zwany mięśnie wskaźnikowe, czyli po prostu mięsień, który działa dobrze. Bardzo często w różnych pozycjach, czy to my, jak pokazujemy jakieś różne rzeczy związane z neurodegnostyką, czy jak widzicie jakieś tematy na z zoologii, to tam używa się bardzo często mięśnia ramiennego, mięśnia ramienno-promiennego, dlatego że te obszary rzadko kompensują różne dysfunkcje. Bardzo proste też się je bada na długiej dźwigni i jest to prosty ruch do wytłumaczenia pacjentowi. Utrzymaj sobie takie zgięcie, więc my sobie wykorzystamy mięsień na ramienny akton przedmiotu tego, utrzymaj tego pozycję, wrzecionkę, nie odpuszcza, druga strona, trzymaj. Nie odpuszcza, czyli widzimy, że nasz pacjent troszeczkę się spiął, jest w globalnym zaburzeniu. Utrzymaj. Czekaj chwilkę. Trzymaj. Okej, okay, dobra. Czyli widzimy, że zobaczcie, że każdy mięsień, który będę sprawdzał, to mamy podwyższone napięcie miśniowe. Jak ja bym chciał teraz używać testów toniczności mięśniowej, to byłoby to o tyle problematyczne, że... Eee, wszystko będzie tak naprawdę mocne, silne, stabilne, ale jest to nieprawda, bo większość w większości przypadków będzie tam naprawdę tego napięcia za dużo. Czyli widzimy, że po prostu Ula jest troszeczkę taka cała niepotrzebnie napięta. I zobaczymy sobie co możemy zrobić, żeby tego napięcia trochę z jej ciała zeszło, co będzie super wstępem do terapii. I teraz tak, możemy sobie sprawić, bo jak położyłaś się tutaj, to myśz, że czułaś jakiś dyskomfort w lędźwiach. Dobra. I teraz tak, słuchajcie, zrobimy sobie coś takiego, że ja sobie zrobię na przykład trakcję na cały kręgosłup, wracam do mięśnia, który był nadmiernie napięty, my to nazywamy hipertoniczny, oceniam sobie, manipulację na wrzecionka i mi odpuszcza. Czyli ja widzę, że teoretycznie mamy jakiś nadmiernie, jakiś podwyższony sygnał receptorowy w stawach bo zrobiłem trakcję, odciążyłem to obszar i zraz napięcie mi zeszło. I ja teraz nie wiem w jakim obszarze. Zobaczymy sobie oczywiście od takich miejsc, które są najczęściej problematyczne. Mowa oczywiście o przejściach. Zaczniemy sobie od góry, czy przykładem to nie jest przejście potyliczno-szyjne, więc ja sobie trochę te przejście postymuluję. OK. Wrócę sobie do badania mięśnia, który wcześniej był hipertoniczny, a później potem się znormotonizował. Manipulacja. O, i odpuściło i okazuje się, że praca z przesiem podpotyczno-szyjnym będzie bardzo fajnym wstępem do terapii i do późniejszej diagnostyki. Więc zrobimy sobie teraz prostą technikę na przejście potyliczną szyjne Technikę na mięsie podpotyliczne prawdopodobnie znacie dobrze. Układam sobie ręce w koszyczek, czwarte, palce połączone ze sobą, ręce, palce w, e, do góry do sufitu, oceniam sobie napięcie tkanek. No i tu widzę, że po lewej stronie coś się spieło trochę. Coś się spięło trochę. I teraz tak czuć, że w ogóle prawa strona pięknie, prawa ręka pięknie wjechała tutaj. Jest dość głęboko na przejściu podoliczno-szyjnym. A lewa niekoniecznie. No i jakby czekamy sobie. Eee, głowa tej pacjenta wpada w moje palce. Oczywiście spokojny, głęboki oddech nosem, wydech nosem. Mogę sobie dorzucić delikatne techniki oscylacji. I poczekamy sobie aż tam pięknie. Odpuści tu nic, nie siłuje się z tym i powoli te palce czwarty, trzeci, drugi wpadają w przestrzeń pomiędzy potylicą A, pierwszym i drugim segmentem szyjnym. OK, słuchajcie, nam się pięknie rozluźniła tutaj lewa strona, więc za chwilę zobaczymy, sobie, czy już nie mamy globalnych hipertonii. Natomiast, tak, jak sobie pracujecie, to też starajcie się pacjenta cały czas obserwować, bo tutaj sobie a, siedzimy i na przykład okazało się, że jak się tutaj a, ula położyła, to jakiś taki rumień nam wyskoczył, i z jednej strony mogliśmy powiedzieć, że tak, rzeczywiście jakiś temat stresowy, czy czasami zdarza się, że ktoś ma jakieś zmiany skórne w sytuacji stresowej, bo teraz nagrywamy materiał, więc taka instynktowa sytuacja, ale z drugiej strony, dlaczego tutaj, dlaczego prawa strona, dlaczego tego tutaj pierwiowa, dlaczego nie twarz. To nam się może przydać, więc warto takie rzeczy po prostu obserwować. Dobra, i teraz tak. Ok, Powodnie sobie głowę. Mhm. Dobra, idę sobie dalej. Sprawdzamy sobie, czy już na mięsień zaczął pracować normalnie. I tak, widzimy, że jest wyjściowo silny. Robimy manipulację na brzuchonka, odpusz nam. I to jest rzecz, do której my dążymy. My chcemy, żeby wszystkie mięśni naszego pacjenta, albo większość, pewnie wszystkie by się nie dało, dlatego że zawsze coś tam się dzieje, ale żeby większość mięśni pacjenta działa w ten sposób, że są wyjściowo silne i one są w stanie się rozluźnić, bo tak działa mechanizm hamowania recyprokalnego, który jest związany z każdym ruchem, z każdym ruchem który wykonujemy. Bo przecież, jak wykonujecie wyprost w stawie ramionopadkowym, to prostowniki się angażują ale zginacze odpuszczają, czyli jakby skontrolowane odpuszczenie. I my też widzimy, że wyjściowo jest silne, ale jest kontrolowane odpuszczenie, czyli układ nerwowy cudownie tym mięśniem zarządza. Czy reszta zarządza? Niekoniecznie dlatego, że nasz pacjent czuje jakieś doliwości bólowe. Jakby układ nerwowy zarządzał wszystkim dobrze, to byśmy żadnych problemów nie mieli, więc byśmy się tutaj dzisiaj nie widzieli. Eee, dobra. I teraz tak. Zrobiliśmy sobie to po to, żeby móc te testy wykorzystywać, ale też, żeby zobaczyć sobie, jak reaktywność na naszego pacjenta. I teraz wybierzemy sobie kilka bodźców związanych z miejscami bogato-nerwionymi. I teraz, tak, zobaczcie. Biorę sobie ścień, który jest normotoniczny, testuje, działa. Obciążamy sobie tutaj układ autonomiczny przez test zreniczny, czyli światło w oko. I zobaczcie od razu, co? Ula nam się. Wyłącza. Nie powinno tak być. Ale pomimo tego, że jest to, nawet to nie musi być silne światło, może być mega słabe światło, jak teraz. I też się wyłączasz. Widzimy, że tutaj jest prawdopodobnie mocne pobudzenie współczulne. Żernice są rozszerzone. Oczywiście moglibyśmy sobie to ocenić. Patrzcie przed siebie. Zwężają się pięknie i niestety bardzo szybko się rozszerzają. Powinno to trwać trochę dłużej, więc widzimy, że pacjent jest troszeczkę. Pobudzony i to też widzieliśmy od razu po takim globalnym hipertonie, takim wyjściowym, dużym napięciu, które miałaś. E, dobra, więc to jest jakby jedna rzecz. Inne bodźce sprawdzamy sobie. Przykładowo kompensacja na staw, oceniam sobie wskaźnik, nic się nie dzieje. Trakcja na staw, oceniam wskaźnik i się od razu wyłącza. Być może jest taki problem z tutaj stawem nadgarstka. może tak być, ale zrobię sobie trakcję na inny staw i się okazuje, że też się wyłącza. Wracam, działa inny staw. Też się wyłącza, bo pacjent jest na draktywnym czyli mały bodziec i duża reakcja. To oznacza, że prawdopodobnie te możliwości regeneracyjne są niskie, bo coś tego naszego pacjenta mocno obciąża. Kompresja na ścięgna, ostatni test, sprawdzam. Silny, manipulacja. Tych oczywiście bodźców może być więcej. My głównie korzystamy z tych czterech, żeby ocenić sobie, jak to więcej działa. I teraz tak, w terapii, jakby to było w gabinecie i ja bym pracował z pacjentem, to byśmy sobie wyszli od nadnerczy bądź od nerwu błędnego i zobaczyli, jakie czynniki stresowe tego pacjenta najbardziej obciążają. My możemy sobie na końcu terapii zobaczyć jeszcze reakcję na światło, reakcję na trakcję w stawie. Być może nam się coś zmieni, natomiast można zrobić, żeby ta terapia była bardzo mocno celowana. Jeśli chodzi o takie zjawki, w kursie się kilka takich rzeczy pojawi w końcowych modułach i oczywiście u nas takie rzeczy są na kursie neurolistyki terapii. Więc jak chcecie mieć terapię bardzo celowaną, no to wiadomo, gdzie się widzimy, a to zrobimy sobie bardzo fajną pracę na odcinek lędziowy i zobaczymy, czy to nam też poprawi Tutaj się chodzi o reakcję naszego pacjenta. Dobra, idziemy tutaj do tego, z czym pacjent ma największe problemy, czyli odcinek lędźwiowy. Oceńmy sobie to w ten sposób, że na początku zobaczymy, jak działa cylinder brzuszny, przednia ściana. Prosty test odwróconego krzesełka. Pacjent sobie leży na pleckach. Tutaj druga noga tak samo. To jest bolesne już? Tak. Ok, dobra, więc... Dla nas fajnie, dla naszego pacjenta niespecjalnie, że go boli teraz. Rozluźnij się troszeczkę. Uczymy taką pozycję. Plecy przyklejone do leżanki są? Trochę bolesne? Czyli widzimy, że coś już nie tak? Obciążamy tę mięsień i zobaczcie, co się dzieje z mięśniami brzucha. Mega słabe. Dobra. Powrót. Widzimy, że przód jest słabiutki. Zobaczmy sobie w takim razie bok. Powiedz mi, czy to będzie w ogóle bolało? Czy to jest bolesne? Uczymy taką pozycję. Nie pozwól. OK, widzimy, że nie działa, druga strona, trzymaj, nie działa. Dobra, powrót. Możecie pomyśleć, że na przykład, no tak, w takiej pozycji na przykład wszystko będzie działało, bo do odgrywości bulowe. Może tak się zdarzyć, więc zobaczmy sobie jakiś inny mięsień na przykład, który też gdzieś ten kręgosłup pracuje, ale nie jest to specjalnie związane z cylindrem brzusznym. Uczymy taką pozycję, trzymaj, oj zobaczcie, przód uda. działa, manipulacja, trzymaj, nie pozwól, no, i tak, tak trochę nie odpuszcza. Trzymaj się raz. Działa. Trzymaj tak samo cały czas. Nie pozwól, trzymaj. No nie, i zobaczcie, tutaj mamy hipertonię, tak? Czyli prawdopodobnie przód uda kompensuje gorszą pracę cenowadłoduszczalną. Bardzo popularny temat. I się okazuje, że pacjenci później przychodzą. Mają bóle w odcinku, w obszarze korana. Problemy ze stawem rzepkowodowym, bo mają mocno zwiększone napięcie z przodu uda, czyli czworogłowy głowy kompensuje gorszą pracę tułowia. Standardowa sytuacja. Bardzo często to się zdarza. Ja zobaczę tylko, czy Ula nie wpada w globalną hipertonię. Nie. Wszystko jest OK. E, dobra. Idziemy sobie dalej. Czyli widzimy się, Czy ten brzuch jest naprawdę w kiepskiej formie teraz. Prawdopodobnie wcześniej było jeszcze gorzej, albo te struktury w problemów było jeszcze więcej. Może się okazać, że po prostu troszeczkę czasu potrzeba nam jeszcze w terapii. Utrzymaj taką pozycję. Ok, nie pozwól te nogi opuścić. I to jest test na mięsie lędźwiowy. Możemy zobaczyć w ogóle głębokie zginacze. Utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól. Nie działają nam. I tu też możemy zobaczyć te głębokie zginacze. Utrzymaj, nie pozwól. I też nam nie działają. Dobra. Zobaczymy sobie jeszcze czworoboszy lędźwi. Czworoboszy lędźwi testujemy po prostu w skłonie a bocznym, ten skąd boczny się wcześniej pojawił, tak? Bo zrobiliśmy sobie, pamiętacie, coś takiego. Utrzymaj pozycję. To jest test bosza się na brzucha, natomiast im większy wyprost, to ja bardziej testuję czworoboszy lędźwi. Trzymaj. Trzymaj, nie pozwól. Trzymaj. Działa. Manipulacja na wrzecionka. Trzymaj. Nie odpuszcza, zwiększone napięcie. Druga strona. Trzymaj. Trzymaj. Działa. Manipulacja. Trzymaj, nie pozwól. I też... I czworoboższe lędźwi też kompensuje, jest duża szansa, że kompensuje pracę mięśnia lędźwiowego większego, który też jest pracownikiem, tak samo jak czworoboższe lędźwi, też jest zginaczem boższym, tak samo jak czworoboższe lędźwi, więc jest na to szansa. Zasada jest taka, że jak mamy jeden mięsień, który jest niewydolny, to przynajmniej jedna struktura będzie go kompensowała. Więc jak znajdziecie sobie coś, co jest w nadmiernym napięciu, to znaczy, że ono kompensuje coś, co jest niewydolne. Tylko. Tutaj nie możemy używać tylko i wyłącznie testów palpacyjnych, dlatego że, zobaczcie, mamy na przykład taką sytuację, że brzuch był niewydolny, czyli on powinien być miękki, mógłbym się tak wydawać, tak? że jest obniżone napięcie, on jest miękki, elastyczny, natomiast ja testuję, on jest twardy, sztywny i bardzo bolesny, więc coś się nie zgadza. Testuję sobie na przykład mięsień, który był nadmiernie napięty, tak prosto uda był nadmiernie napięty, sprawdzam sobie przyczep prostego uda, o, testuję go, i też czuję, że jest mega napięty, twardy, sztywny, tak samo jak mięśnie, które są niewydolne. Dlatego, że mięśnie, które są niewydolne, one będą miały problem ze szkurcem koncentrycznym, ale też z ekscentryką. Nie będzie działała pompa mięśniowa, będzie dochodził do jakichś obrzęków wewnątrzstawowych, i tak naprawdę pacjent też będzie tam czuł dyskomfort. A ja pod palcami też będę czuł, że to jest sztywne. Więc jeśli chodzi o palpację, to łatwo znaleźć coś, co działa, bo na przykład bym sobie podesował ten twój naramienny. Taki miękki, elastyczny, się wszystko fajnie przesuwa, działa dobrze. Natomiast palpacyjnie jest bardzo ciężko odróżnić coś, od, na przykład, e, odróżnić struktury, gdzie tego napięcia jest za dużo, w stosunku do tych, gdzie tego napięcia jest za mało. My, palpacyjnie jesteśmy w stanie znaleźć, czy te struktury są ok. Idąc dalej, są też czasami struktury takie, które ciężko jest zbadać, A bo na przykład nie możemy wykorzystać testów w toniczności do badania takich struktur jak no, miednicy, a mięśnie, które zaciskają żuchwę, mięśnie, które poruszają okiem i wtedy wykorzystujmy sobie mięsień wskaźnikowy do tego, żeby zobaczyć, tam jest w porządku, czy niekoniecznie. I teraz tak, jak możemy to zrobić? Eee, bierzemy sobie znowu mięsień wskaźnikowy, sprawdzam, czy on działa dobrze. Tak, działa dobrze. Poproszę, żebyś napięła dno biednicy. Mhm. I dalej stosuję ten mięsień wskaźnikowy. Oj, widzę, że wyjściowo działa dobrze. Manipulacja. I już nam się popsuł. Czyli ty podrażniłaś obszar, który był hipertoniczny i cała od razu wpadłaś w hipertoniczny, czyli globalne napięcie. Więc widzimy, że w domienicy jest w takiej kondycji średniej albo coś, co teraz napiłaś, no nie? Bo ja też w tym momencie nie dam sobie ręki uciąć, że dobrze napięć w domienicy. Ale widzimy, że obciążyłaś struktury, które są zaburzone. Gdzie tego napięcia jest za dużo? Dobra, słuchajcie, wiemy sporo, możemy sobie iść dalej, bo chcemy zobaczyć, czy jeżeli nam się, jak nam się uda poprawić aktywację mięśni brzucha, tutaj centra brzusznego, e, czworobocznego i lędzi, tak itd., to czy nam się poprawi coś w obszarze szyi i barku. Ale my nie wiemy, czy szyja i bark są problematyczne w jakikolwiek sposób. Prawdopodobnie tak, bo Ula zgłasza, że tam coś się dzieje, więc prawdopodobnie coś się dzieje. E, Ponieś sobie głowę na chwilę. I teraz tak, rozluźnij się. Jeśli chodzi, słuchajcie, o szyję, to kluczową strukturą w szyi jest mięsień długi szyi, który jest głównym stabilizatorem odcinka szyjnego od przodu. Jak macie pacjentów, którzy mają pogłębioną tutaj lordozę szyjną, głowy wysunięto do przodu, a znaczy nie pogłębioną lordozę, wypłaszczoną lordozę szyjną, przepraszam za błąd, głowy wysunięto do przodu, w takiej protrakcji to długi szyi jest często strukturą, która jest niewydolna. Zobaczmy, czy tutaj tak jest. Rozluźnij na chwilę. Uczymy taką pozycję. Nie pozwy tej głowy opuścić. OK, Widzimy, że mogło być lepiej, no nie? I teraz tak. Zobaczmy sobie, czy... Rozluźnij się jeszcze chwilkę. Puść, 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 puść. Zgięcie. Skłon boczny. Utrzymaj, tak. sprawdzę sobie. Prawa strona lepiej. Lewa strona słaba. No i Ty też zgłaszasz bardziej lewą stronę, nie? Czy ta lewa strona jest zaburzona? I teraz tak. Możemy sobie zobaczyć inne struktury w obszarze odcinka szyjnego. Na przykład mięsień mózgobójczo stukowy Uczymy taką pozycję. Który jest niewydolny z tej strony. I z tej Działa dobrze. Znaczy jeszcze nie wiem. manipulacja? Tak. Działa dobrze. Jeszcze raz. Trzymaj. Cały czas trzymaj tak samo. Trzymaj tak samo. Odpuszcza. Dobra. I widzimy, że już jakieś tematy w obszarze odcinka szynego jest. Tu moglibyśmy jeszcze zobaczyć sobie mięśnie pochyłe, mięśnie czworoboczny, część górną, dźwigacz łopatki, prostownik odcinka szynego i tak dalej i tak dalej. Prostownik tu nawet z chęcią sprawdzę, dlatego że mieliśmy dość duże Ograniczenie ruchomości, ta broda nam nie dotykała do mostka, więc możemy zobaczyć, że prostownik jest problematyczny. Ok, utrzymam taką pozycję, nie pozwól tego głowy Działa, wchodzę głęboko, manipulacja na wrzecionka, utrzymaj, nie pozwól. Nic się nie dzieje, Czyli widzimy, że prostownik jest o zwiększonym napięciu mięśniowym na pewno i nam ogranicza to zgięcie. Dobra, być może kompensuje pracę mięsia mostkowiczko-sudkowego, który też w pewnym momencie jest prostownikiem ćwierćnego, też wykonuje skłon do boku, więc jak najbardziej jest to prawdopodobne. Dobra, ja bym chciał jeszcze zobaczyć sobie barku u Ciebie, jak to będzie wyglądało. I teraz tak. Możemy sobie sprawdzić na przykład takie struktury jak zębaty przedni. Bardzo ważna struktura, jeśli chodzi o stabilizację. Ręka w zgięciu, Bark, czekaj, wyciągnięty do góry, o, czyli aktywacja zębatego przedniego. Utrzymaj taką pozycję, nie pozwól opuścić. No i widzimy, że, że ta tak średnio trochę, no nie? Druga strona, do przodu, trzymaj. O, piękna różnica, no nie? Mhm. Trzymaj. Działa, manipulacja na brzycionka, trzymaj. I nam pięknie odpuszcza. Jeszcze raz, trzymaj. Działa, manipulacja, trzymaj. Odpuszcza. Czyli tutaj zębaty działa fajnie, tutaj niekoniecznie. Możemy oczywiście sprawdzić że takie struktury, jak czworoboczy, część dolna, równe, logoboczne, piersiowe większe, mniejsze. wszystko to możecie sprawdzić. Te rzeczy większość z tego, poruszamy się w kursie na ubękę bo są to rzeczy, które bardzo ważne są dla funkcjonowania cienka piersiowego, więc tych testów oczywiście tam jest cała masa. Dobra, idziemy sobie w takim razie dalej. I ja się teraz tak zastanawiam, czy przypadkiem. Ten bark nie działa z tego powodu, że mamy zaburzenie pracy odcinka lędźwiowego, przez to nie wydążasz łupatki i dysfunkcję w obszarze szyi. Jest to nawet prawdopodobne. Możemy sobie zobaczyć. Żeby to uczynić, to ja wiesz co? Zrobię sobie taki trik. fajny. Weź sobie taki głębszy wrzech przez dolne żeberka na wydechu. Wydech noskiem, wydech, wydech i w tym momencie napinasz mięsień brzucha. Napnij mięsień brzucha. Ok. Fajnie, rozluźnij się. I teraz tak. Chciałbym, żeby zrobić jeszcze raz głęboki wdech. Wydech, napięcie brzucha. I słuchaj, stara się, utrzymaj takie napięcie brzucha. Utrzymaj takie napięcie brzucha i sobie spokojnie oddychaj. Dasz radę? OK. I teraz tak. Zobaczymy sobie, czy coś się zmieniło w pracy barku. Ręka do góry. Utrzymaj. Fajne, co? Trzymaj. Działa. Manipulacja. Płuje nam. Czyli słuchajcie, prosty temat rozumie się. Jakbyś chciała coś z tym barkiem zrobić, to z nim nic nie rób. Tylko znowu trzeba zastanowić się, jak możemy poprawić aktywację cylindra brzusznego. To jest bardzo ważne. Możemy sobie też sprawdzić, czy przypadkiem nie jest to związane z też gorszą funkcją odcinka Jest to znowu prawdopodobne, ale dopóki tego nie sprawdzę, to ja nie wyciągam żadnych wniosków. Staram się nie nadinterpretować naszej diagnostyki. Więc sytuacja znowu taka sama. Głęboki wdech. Na wydechu napnij mięśnie brzucha. Nap... Fajnie. Tutaj poprzez, nawet działa nieźle, jeśli chodzi o taką kontrolę. Eee... Trzymaj tak. O, utrzymaj taką pozycję. Słuchajcie, działa, ty sobie spokojnie oddychasz, most trzymanie nie pozwól, działa, manipulacja na wrzecionko, odpuszcza. I zobaczcie znowu, czyli szyja, te napięcie, które Ula odczuwa, często takie zablokowanie w tej szyi jest to na tym, że po prostu to napięcie jest kompensacją gorszej pracy klienta brzusznego. I teraz tak, ciekawe jest to, że ty jesteś w stanie zaangażować ten brzuch, tak po prostu jak się mocno skupisz, zrobisz sobie spokojny wdech, spokojny wdech, to on działa ale jako automat niestety nie działa. A powinien działać jako automat, bo mięśnie brzucha są mięśniami tonicznymi, są mięśniami posturalnymi i my nie powinniśmy myśleć na tym, żeby to napięcie było optymalne cały czas. Ono powinno być wyjściowo fajne, bo oczywiście Ty masz sporą być może siłę w tych mięśniach brzucha, jesteś w stanie utrzymać stabilizację, ale jak o tym nie myślisz, to to nie działa, no nie? Dobra, więc będziemy tak naprawdę od razu pod lupę brali, dlaczego te mięśnie brzucha nam nie działają prawidłowo. Okej. Okay. Problem jest tylko taki tutaj, że jak my testujemy te mięśnie, to pojawia się dyskomfort i ból i my za bardzo tego nie chcemy, bo to nam może zaburzyć troszeczkę naszą pracę i jest to męczące dla pacjenta, jeżeli będziemy szukali dysfunkcji i cały czas obciążali mięśnie, które są dla niego bolesne. Natomiast jest inne opcje i wykorzystamy sobie mięśnie. Wskaźnikowy, pokażę jak to wygląda. Jak to zrobić? Pamiętacie na pewno badanie mięśni na miednicy Możemy sobie też wykonać prosty test, gdzie pacjent napnie brzuch. Słuchajcie, rozluźnij się. I to jest ciekawe, bo napięcie brzucha będzie poprawiało pracę mięśni dysfunkcyjnych u Ciebie. Ale zobaczymy, co się stanie z mięsiem wskaźnikowym. Napnij brzuch. Trzymaj. I prrr. wyłączy nam się. A działał. I teraz tak. Ja będę sobie szukał dysfunkcji. W ten sposób, że Ula będzie miała napięty brzuch cały czas, spokojnie będzie sobie oddychałem, na będę że napięcie jest i będę sprawdzał przez proces bramki bólowej, gdzie sytuacja poprawi się i ten napięty brzuch już nie będzie zaburzał pracy mięśnia wskaźnikowego. Mógłbym zrobić to w ten, też w ten sposób, który byłby prawdopodobnie dużo logiczniejszy dla Was i e, proces do wykonania, gdzie testowalibyśmy mięśnie brzucha i sprawdzali sobie, czy jak skompresuję sobie odcinek na przykład jamy brzuszną, czy mi się poprawi sytuacja. Czy jak zrobię sobie trakcję w odcinku szyjnym, w obszarze kręgu słupa, to mi się poprawi praca mięśni brzucha. Bądź może jak zrobię kompresję, to czy ten brzuch się poprawi. Natomiast ja nie chcę powodować dolgiwości bólowych cały czas w sytuacji, kiedy to szukanie potrwa trochę dłużej, więc wykorzystamy sobie szukanie przez mięsień wskaźnikowy, co daje tę samą reakcję i znajdę to samo miejsce. Napiszę proszę brzuszek jeszcze raz. Stara się ten brzuch utrzymać taki napięty. Trzymaj. Ok. Nie działa. to tak. Głęboka kompresja tutaj konkretna na cały cienter brzuszny. Trzymaj. O i mi się poprawiło. Tylko nie mam pojęcia gdzie. Strzelałbym bardziej w lewą stronę, gdyż mamy problem z tym barkiem i z tą szyją. Dobra, więc podotykamy sobie tą stronę. Brzuch napni. Cały czas napięty jest. Świetnie. Trzymaj. Ok. Górna strona. Kompresja. Utrzymaj. Niekoniecznie. Dół biodrowy. Utrzymaj. Działa. Ok. Rozróżni się. Widzimy, że coś dzieje się w obszarze dołu biodrowego. Możemy sobie w nie sprawdzić, co tam się wydarzyło. OK, troszkę sztywne. Porównamy drugą stronę. Tutaj coś nam się fajnego dzieje. OK. I teraz tak, żeby wiedzieć, czy z tym miejscem na nie, e, używamy przynajmniej testów podwójnych lokalizacji. Możliwości, żeby znaleźć dysfunkcję protetową albo miejsce, które jest oznacznie podwyższonym z nerwem mięśniowym, jest kilka. Natomiast test lokalizacji e, podwójnego lokalizacji bardzo dobrze się sprawdza. I teraz tak. Chciałbym, żebyś sobie tak dotknęła tą ręką, tutaj, bo to jest miejsce, gdzie ta sztywność jest największa, którą sobie przed chwilą dotykałem palpacyjnie. Brzuch oczywiście jest rozluźniony. Trzymaj. Okej, okay. dobra, utrzymaj. Czyli dotykamy sobie tego miejsca razem z pacjentem i nam się pięknie tutaj wyhamowuje się wskaźnikowy. To jest podwójne lokalizacje, można robić tak, że pacjent przykłada ręce na ręce. E Właśnie przekłada rękę i ja drugą rękę dokładam. Plan jest taki, żeby miejsce o znacznie podwyższonym sygnale, który sobie zlokalizujemy, przykryć swoją ręką chwytem neutralnym, czyli to cztery palce są do tego najlepsze i druga ręka nakładana jest na to i oceniamy sobie. Kluczowe jest to, żeby były to opuszki palców na no puszki palców i sytuacja wygląda tak, że ten test wygląda w ten sposób, że ja na mięsiu wskaźnikowym sprawdzam, co się wydarzy przy testie podwójnej lokalizacji. Jeżeli mi się mięsień wyhamuje, wskaźnikowy, to znaczy, że jest to miejsce, które mnie interesuje. Jakby wpadł w hiperton, aby został normotoniczny, to ja szukam innego miejsca, dlatego że tych miejsc, które nam zaaktywuje na przykład mięsień brzucha, będzie kilka. I teraz słuchajcie, co my sobie w ogóle zrobimy? Pokażę Wam mniej więcej, jak to działa. Utrzymaj sobie taką pozycję. Tutaj delikatnie sobie przykrywasz to miejsce. Ja idę sobie na przykład do tych mięśni brzucha. Utrzymaj. Druga pozycja tak samo. Druga noga. Mhm, dobra. Utrzymaj. Nie pozwól mi tych nóg opuścić. Trzymaj mocno. Trzymaj. Trzymaj. Dobra. Ok. Puść tą rękę. Chwilka przerwy. Zobaczymy, co się wydarzy. Cały czas utrzymujesz tą samą siłę. Tak? Tutaj aktywujesz podobnie i ja też będę podobnie ze sobą. Trzymaj. Duża różnica, no nie? Duża różnica, no nie? To nie jest tak, że pacjent wpycha, coś zwiększa ciśnienie, to jest bardzo subtelny, delikatny dotyk. Dlatego, że my wiemy tutaj, że tu jest miejsce w podwyższonym sygnale. Czyli jakieś podrażnienie receptorowe, które związane z tym, że po prostu te mięśnie nam się wyhamowują. Więc mamy tutaj miejsce do pracy. Do tego można oczywiście wykorzystać inne techniki, inne żeby to ocenić, ale ten test jest bardzo do tego prosty. Dobra, i teraz tak, co my tutaj będziemy robić? Oczywiście mogę sobie sprawić tak zwany challenge terapeutyczny, czyli ja mam miejsce, które jest spermatyczne, biorę sobie wskaźnikowy, wchodzę sobie. Czy muszę drażnić to płytko? nic nie dzieje głęboko, o, od razu jest wyhamowanie. Robię, na przykład, ruch tkanek do dołu, nic się nie dzieje, do góry i od razu się pięknie wyhamowujesz, więc ja wiem, że technika terapeutyczna to będzie zatopienie się w tkanki głębsze, być może w potrzebną ścienną, i jedziemy dogłowowo. I właśnie teraz tak to będę robił, czyli się zahaczam i idziemy sobie do dogłowowo. W porządku? I powoli sobie tak naprawdę rozpracuje pięknie, manualnie ten obszar. Okej, okay, dobry. Tak, troszkę niefajnie. No więc tak to będzie wyglądało prosta praca na mieście medrowym, prosta praca na trzewnej ściennej, czyli pchamy sobie od talerza drowego do głowowo. Zrobiliśmy sobie tutaj pracę. Możemy zobaczyć, czy rzeczywiście ona była jak najbardziej w porządku, i czy dalej sobie wejdę głęboko, pociągnę sobie do głowowo to, co się dzieje. No i widzimy, że nie. To znaczy, jakbyśmy zrobili sobie test podwójnej lokalizacji. Trzymaj. To jest to miejsce, w którym dokładnie pracowałem. Prosto łokieć. Nic się nie dzieje. A to znaczy, że jakby urząd napięła brzuch. Trzymaj. To mamy normotonię. A to znaczy, że jak zrobimy sobie normalny test. Druga noga. Trzymaj, nie pozwól. Trzymaj. To nam się zaktywowało. Czy było to bolesne teraz? Nie czytam coś trochę. Dyskomfortu. Troszeczkę dyskomfortu. Bo my zobaczcie, teraz aktywowaliśmy sobie głównie przednią ścianę. Zobaczymy sobie, czy dalej coś się dzieje pod kątem, na przykład bocznej ściany. Uczymy taką pozycję. Trzymaj. Nie pozwól teraz tej nogi wyprostować. Działa ta strona. Patrz, jak się fajnie teraz trzymaj. Łatwo nogę utrzymać, no nie? Mhm. Druga strona. No i niestety nie. Niestety nam nie działa. I teraz zobaczymy sobie dalej, bo nie, nie działa nam tak naprawdę boczna ściana, głównie struktury mięśnia z brzucha, poprzeczny, zobaczymy sobie, czym tak się postymuluje. Dobrym pomysłem często, bo wiecie, jakby sytuacja jest taka, że oczywiście każdy pacjent jest inny, ale jest masa rzeczy, która się powtarza. I bardzo często dysfunkcyjnie, na przykład, jeśli chodzi o mięśnie brzucha, może być więc pachwinowe. Ja z ciekawości sprawdzę, czy jak postymuluję więzado pachwinowe tutaj, to czy jak będę testował setne te mięśnie? Trzymaj, nie pozwól. O, i od razu mi się zaaktywowało. Zobaczę sobie w takim razie, czy jak sobie popalpuję. O, duża sztywność. Dla porównania, zobaczmy sobie od razu drugą stronę. Zdecydowanie lepiej. Zobaczmy sobie proste test na miednicę. Spora sztywność. Lepiej. Czyli widzimy, że coś w tej miednicy po tej lewej stronie się dzieje. Więc, więc to jest problematyczne. Czyli widzimy, ok, mamy tu dysfunkcję, zobaczmy sobie, cyk, podwójna lokalizacja, to co było wcześniej dokładnie, wychamowuje się, mamy miejsce do pracy, mogę sprawdzić sobie jaki bądź jest, challenge terapeutyczny, wchodzę, kompresja w zupełności wystarczy, więc teraz też zatopię się i pracujemy sobie z tym dystalnym przyczepiem więzadła pachwinowego. Udało nam się bardzo fajnie rozluźnić tutaj, więc odopachwinowy, więc za chwilę zobaczymy sobie, czy mięsie brzucha nam się zaktowały. Natomiast zanim to zrobimy, chciałbym. Podrzucić wam bardzo fajny pomysł, który zwiększy Waszą skuteczność terapeutyczną. I teraz tak, jak będziecie pracować z miejscami, będziecie znajdować miejsca, które aktywuje poszczególne struktury, będziecie pracować z nimi. I o ile jak będą to miejsca urazowe, to bardzo temat jest prosty, fajnie, uraz, podrażnienie receptorowe, pracujemy, wyciszamy, zaczynamy się fajnie aktywować dany obszar, ok. Natomiast jak to będą takie miejsca randomowe, więc zadopach Jak jak gdzieś tam densyfikacje w obszarze kończyny dolnej, jakieś takie nie wiadomo, randomowe napięcie, to się zastanawiajcie. Co jest to za obszar? Bo może jest to jakiś, nie wiem, punkt Czapana, czy Benetta, na przykład, jeśli chodzi o głowę, czy ewentualnie punkt ramowy dla Meridian'u, czy jest to przebieg danego Meridian'u, czy jest to taśma miesiopowiedziowa jest związane z transcygnacją, bardzo fajnie to wiedzę można wykorzystać, dlatego że zrozumiemy, dlaczego ten pacjent ma problemy, a nie będziemy rozwiniali jakieś randomowe obszary. Możemy zrobić sobie konkurs w komentarzach na YouTube. Oczywiście nic nie wygracie, oprócz wiedzy. Tutaj, a wiedza wiadomo jest kluczowa, chciałbym, żebyście powiedzieli mi, obserwując tę terapię, co u tego pacjenta było dysfunkcyjne w stosunku do jego problemów, dolegliwości bólowych, rzeczy, które mówił. Nie mamy oczywiście pełnej informacji całej, natomiast fajnie byłoby, żebyście podrzucili, o co w ogóle chodzi, co tu się działo, dlaczego jedna strona, jak ktoś odpowie prawidłowo na to pytanie to pomyślimy może o jakieś fajne nagrodzie. Natomiast to będzie kluczowe widzę temat. Ja będę pracował z Ulą teraz. My się zobaczymy na pewno jeszcze, jeszcze raz, ja będę miał pełen obraz. E, I powiem oczywiście Wam, co było główną przyczyną, dlaczego nam się Ula rozsypała i dlaczego nie za bardzo chciała się, nie chciało i się ciało regenerować. Także możecie wracicie w komentarzach o co chodzi ten brzuch, ta strona, dlaczego bark, dlaczego szyja, dlaczego prady a dlaczego był lędźwi? A, śmiało, możecie brać udział nawet od teraz. E, dobra, idziemy dalej, zobaczymy sobie, co tutaj się dzieje. Uczymy taką pozycję. Trzymaj. O, o. fajnie nam się zaktowało. Trzymaj. Ładnie. Zaczyna to chodzić. E, idziemy sobie dalej. Tutaj, jeśli chodzi o to pracę, to jeszcze fajnie byłoby zobaczyć jak biodrowy lak lędźwiowy, głębokie zginacze, sprawdzam tą stronę. Trzymaj. Działa, super, drugą stronę, trzymaj, nie pozwól, jeszcze nie. Czyli jednak ta strona jest bardziej problematyczna. Zresztą to Ty zgłaszałeś chyba po tej stronie też bóle, no nie? Po tej stronie. Dobra, więc lędźwiowy nam za bardzo, trzymaj, nie działa, biodrowy sam, trzymaj, działa, czyli tylko lędźwiowy. E, dobra, i teraz możemy sobie zrobić coś takiego, że… oczekaj chwilkę. Obciążymy trochę ten lędziowy, trzymaj tak. Zobaczymy, co się na wskaźniku dzieje. Ja też nie chcę testować tego Twojego lędziowego cały czas. Wychamowało się. Kompresja w tym obszarze. Zobaczymy. a może tak, zacznijmy sobie od brzucha jeszcze raz. Trzymaj. Nic nie dzieje. Boczek. Nic nie dzieje. Plecki. Nic nie dzieje. Może obszar klatki piersiowej. O, 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 o. czeka chwilkę, za chwilę sobie zobaczymy. Coś się wydarzyło, ale damy sobie jeszcze chwilkę przerwy, żeby zobaczyć, czy to jest bardziej mostek, czy to jest bardziej góra. Sam mostek. O, i też się aktywuje fajnie sam mostek. Trzymaj. Dobra, więc mamy coś na mostku. Żeby być pewnym, pewnymi, możemy sobie skompresować sam mostek i zobaczyć sobie, co się dzieje z lędźwiowym. Trzymaj. Fajnie nam się zaktywował. Głębokie zginacze. Kompresja. Trzymaj. Działa. Więc widzimy, że tutaj w mostku mamy jakiś sztywność. Bardziej. Lewa strona. Prawa. Jak prawa? Bardziej lewa. Oczywiście byłoby lepiej, jakbyście, wiecie, nic nie mieli, to możemy sobie wtedy wyjechać, zahaczyć się, fajnie, ale też możemy sobie przez ubranie spróbować to zrobić. Wybieramy sobie luz skankowy, zahaczamy się w kierunku do głowy, mogę zobaczyć, że dobry kierunek na się wskaźnikowym, trzymaj. O, niekoniecznie, niekoniecznie. O, proszę, czyli jednak będę pracował w drugą stronę. Trochę zaskoczenie, no ale jak tak jest, no tak jest. Czyli do... O, no jednak trochę sztywnie nawet, to Nie? No, zawybieramy luskankowy i chwilę poczekamy sobie tutaj na rozluźnienie tkanek. Robiliśmy sobie ten mostek. Już jest fajnie, tkanka się rusza. Oczywiście tutaj praca bezpośrednio na mostku byłaby dobrym pomysłem. Trochę ruszę tą klatkę piersiową. Ocenić sobie ruchomość tej klatki piersiowej. Zobaczyć Może pracować z przeponą. Jeszcze to był niezły pomysł, bo też jakieś tutaj dolegliwości zgłaszały się z poziomu i sam żołądka, przełyku delikatnego refluks. Może to byłoby fajne. Natomiast my oczywiście tutaj mamy zawężoną, aktualną pracę, bo chcemy po prostu aktywować pracę cendra brzusznego. Teraz robiliśmy to, żeby poprawić pracę zginaczy. Zobaczymy sobie, czy tak się się wydarzyło. Trzymaj. Trzymaj. Fajnie. Działa. Sam lędźwiowy. Trzymaj. Nie pozwól. Trzymaj mocno. Trzymaj. Trzymaj. Ok. Jest w porządku. Więc idziemy sobie cały czas fajnie do przodu. I teraz tak. Ten brzuch, słuchajcie, nam się tak naprawdę fajnie zaktywował prawie cały. Utrzymaj drugą nogę tak samo. Nie pozwól. Świetnie rozluźnij się. Bok. Działa. Mięsień jest. Normo. Trzymaj, druga strona. Działa. Oj, jestem bardzo zadowolony. Odpuściło. Super. Ja bym chciał się poprosić jeszcze. Utrzymaj, żebyś napięła mięsień na miednicy, mhm. Trzymaj. Słuchajcie, i one też nam odpuściły, czyli one prawdopodobnie kompensowały gorszą pracę cylindra brzusznego, co zdarza się bardzo często i często u osób, u kobiet, u osób, u mężczyzn też z problemami właśnie e, nietrzymania moczu, bolesnego współżycia, bolesnych okresów i dużego napięcia dna miednicy e, jest to wynik gorszej pracy cylindra brzusznego albo na przykład czworobocznego lędźwi, prosto lędźwi, no nic, próbuje to skompensować, mocno się napina i mamy cały szereg problemów później natury wisceralnej i urogin To jest sytuacja, która się powtarza często. Ja zapomniałem jeszcze, bo na początku był problem związany z czworoboszym lędźwiem, on był hipertoniczny. Zobaczmy sobie, czy tam odpuściło. Utrzymaj taką pozycję. Działa. Manipulacja. Odpuściło. Druga strona. Trzymaj. Działa. Fajnie, mamy bardzo dobrą e, reakcję. I teraz tak, możemy sobie zobaczyć, bo jak widzicie, spoczynkowe napięcie brzucha nam się poprawiło. W trasach tęczności mięśniowej ewidentnie to widać. E, możemy zobaczyć, czy na przykład zębaty nam się zaaktywował też, bo wcześniej było tak, że jak ula napięła te mięśnie brzucha, to zębaty się zaaktywowały. Teraz tych mięśni brzucha nie napinać, stara się leżeć luźno, Utrzymaj tylko sobie ramię. O i widzimy, że zębaty nam działa. I się wyhamowuje na test manipulacji wrzecionek nowomieśniowych. I zobaczmy sobie z szyją też. Trzymaj. Trzymaj. Działa. I przód. Trzymaj. O, manipulacje. Trzymaj, nie pozwól? Dobra. Ok. I widzimy, że też jest fajnie. Czyli tutaj widzieliśmy piękny ciąg przynowostkowy, dysfunkcja w obszarze jamy brzucha przez. Prace w obszarze i to grube, otrzewna-trzewna, mięsień biodrowy, więzato-pachwinowe, obszar Moska, czyli zobaczcie, jakby taki obszar, troszeczkę taką taśmę. Tutaj poprawiła nam się z automatu praca całego brzucha, dna miednicy, czworobocznego, lędźwi, prostownika, ale też kompleksu barkowego, cienka szyjnego. Piękny ciąg, przynajmniej w jeśli chodzi o zaburzenie fundamentu i dysfunkcję w segmentach powyżej. I to jest coś, co się powtarza naprawdę często w gminiecie. Warto sobie często sprawdzać, jak ta jama brzucha. Oczywiście tutaj Ula dostałaby ode mnie proste ćwiczenia aktywacyjne pod kątem choćby na przykład samego oddechu, gdzie byśmy sobie na przykład trzymali tutaj okolice mięśnia poprzecznego, druga są tak samo. Ula w ogóle bardzo fajnie oddycha, gdzie mamy tak wdech przeponowy, na wydechu napięcie mięśni brzucha, wydech. I ten brzuch napinasz. Tutaj mam mięśnie brzucha, wypychają paluchy. Czujesz napięcie? Fajnie. Utrzymuje sobie to i może po prostu zaczynać sobie od takiego napięcia. Później, na przykład na tym wydechu, może delikatnie sobie na przykład unosić nogi do tej pozycji, może potem ewoluować to i naprawdę na przykład opuszczać nogi, martwy robak. Bardzo fajne ćwiczenie, które dajemy pacjentom pod kątem stabilizacji odcinka lędźwiowego i tego jest sporo. Czy to na przykład odwrócone krzesełko, czy na piłce fitnessowej. Czy gdzieś tam, przy ścianie, naprawdę całą masę rzeczy, które rzeczywiście chcielibyśmy, żeby ten brzuch się aktował, i byśmy przetorowali te połączenia głowa-brzuch, żeby to wszystko fajnie zaczęło działać. A później, oczywiście, dalej różnego rodzaju progresje w ruchu, w staniu, z taśmą, taraband. Tego jest naprawdę cała masa, też w Neurokręgu Supie. Arthur jest u nas terapeuta, za to odpowiedziany, więc to wprowadzi, jak pracować ruchowo od pacjenta bardzo bólowego do pacjenta, który ma ten ból chroniczny, przewlekły. Te wszystkie rzeczy będziemy sobie pod kątem aktywacji cyna brzusznego, klatki piersiowej, szyi, a później mobilności w różnych wariantach robili. E, dobra, tak to wygląda. Jestem bardzo z tej terapii zadowolony. E, możemy sobie słuchajcie, zobaczyć jeszcze jedną rzecz. To jest coś, co mi aktualnie bardzo ciekawi. Co się wydarzy, bo może się okazać tak, że my zrobiliśmy sobie coś, co miało bardzo duży wpływ na aktywację kodu nerwowego. Samo to, że na przykład na początku, robiliśmy sobie te testy toniczności mięśniowej, to czułaś dyskomfort w obszarze odcinka lęczowego. Później tego dyskomfortu nie było, więc coś fajnego nam się poprawiło. Zobaczmy sobie, czy te rzeczy, które nam mocno obciążały kod nerwowy, nam się na przykład zmniejszyły. I przykładowo robię sobie test. Działa. Świecimy sobie. Trzymaj. I zobaczcie odpuściły. Czy my rzeczywiście zrobiliśmy coś fajnego? Jeżeli nam się ta terapia utrzyma i tutaj Ula sobie ten obszar postymuluje jeszcze, ja wszystko później fajnie pokażę, to jest duża szansa, że ona zaczęłaby się regenerować lepiej i mielibyśmy fajny efekt lędźwi, barku, szyi. Zobaczmy sobie, bo tam jeszcze pamiętacie, jak robiliśmy sobie trakcję wstawową, trzymaj, to nam się też coś psuło. I to nam się dalej psuje. To jest w ogóle inna historia. Tutaj kolejna terapia powinna być nakierowana na to, żeby znaleźć tą dysfunkcję, która znowu powoduje, że ten układ nerwowy jest nadargany na bodźce. I tutaj jedną rzecz zrobiliśmy super, a drugą nie, bo to nie był nasz priorytet. Natomiast robienie tych dwóch rzeczy na jednej terapii to też może być e, za dużo. Dobra. Bardzo Wam dziękuję za tutaj uczestnictwo w całym materiale. Pamiętajcie, czekam na a, odpowiedzi... A, w komentarzach, które dotyczą tego, co my tutaj tak naprawdę robiliśmy. Co to był za ciągłek jakie obszary według Was były tutaj głównie stymulowane, bo znamy miejsce, ale czy na pewno to był obszar wiecie, I to grube, talerz biodrowy, pachwina, może coś więcej tutaj możecie o tym powiedzieć. Także Wasze kreatywne komentarze powinny znaleźć się tutaj w opisie, znaczy pod tym materiałem. Jeżeli takie podejście Wam się podoba i widzicie, że, że kurde, rzeczywiście fajne, kompleksowe, łączymy kropki, kombinujemy sobie, oceniamy sobie reakcję pacjenta, to widzimy się na szkoleniu neurokręgosłup, które startuje 9-16 lutego i pod spodem macie link do zapisu na wydarzenie, które startuje, jeśli chodzi o sprzedaż, gdzie będziecie mogli zobaczyć takie rzeczy i jeszcze więcej fajnych rozmiń dotyczących pacjentów z bólem kręgu słupa i takiego progresowania, bo będziemy mówili sobie od pacjenta budlowego do martończyka, tak? Czyli jak zrobić z pacjenta, który cierpi na bóle do długości odcinkońcowego, osobę, która jest czynnym, e, aktywnym, sportowcem, amatorem. Tak to można powiedzieć. Różne podejścia terapeutyczne nie może Was zabraknąć. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale.